тоді кликати будеш, і Господь відповість. Будеш кликати, і Він скаже: «Ось я». Якщо віддалиш з-поміж себе ярмо, не будеш підносити пальця і казати лихого, і будеш давати голодному хліб свій, і знедолену душу наситиш, тоді то засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява ніби як полудень стане. І буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху, кості твої позміцняє. І ти станеш, немов той напоєний сад, і мов джерело те, що води його не всихають. Коли почалася війна, 24 лютого була вдома. То була дуже несподіванка, бо вчешні слухали ми о тим, що може щось бути, але ніхто не вірив в то. Перед війною, коли вона почалась, багато хто казав про це, що може бути війна. Але я не могла в це повірити. Я відмовлялась вірити в те, що наш сусід, страна, яка поруч, коли у нас там є, мешкають багато друзів, і що це може бути. Я не вірила. Я як-то читала, що в нашому світі люди вже достатньо розумні і не допустять цього. Даже не могла себе представити, тому що все-таки знаю нашу страну, що це... И знаю, в каком столетии мы живем, что все могут договариваться. Я не думала, что будет война. Я даже не знаю, о чем я подумала. Был такой бешеный страх, что просто мысли путались. Я не знала, кому звонить, кому говорить, что делать. То ли мне бежать куда-то, то ли вещи мне собирать. Первая мысль была такая, что началось. И другая, которая этому товарищила, то мысль о том, что за хвилю чека нас дуже фала ухочцов. No nie ukrywam, że byłem przekonany, że to jest kwestia kilku, może kilkunastu dni, kiedy jednak Ukraina padnie i, no i pojawi się ogromny problem z uchodźcami w Polsce. Myślę, że tego chyba nikt się nie spodziewał. Dopiero później osobiście do mnie dotarło, kiedy ci ludzie fizycznie stanęli u nas na progu, że jednak coś jest na rzeczy. To przerażenie... Tych ludzi te emocje wypukliły tą wiadomość tak dosadnie. Moja osobista pierwsza myśl to brak zaskoczenia. Jakoś tak się tego spodziewałem. Pytanie było kiedy. Druga myśl to myśl taka, że Kraków jest pierwszym dużym miastem na drodze ewakuacji. I trzecia myśl, co można zrobić razem z miastem albo samodzielnie, żeby przygotować się na napływ uchodźców.
Czy pojawiła się myśl, że będziemy pomagali komukolwiek w czasie tej wojny? Ta myśl narodziła się w nas dopiero w momencie, w którym widzieliśmy obrazy z granicy. Niesamowite kolejki, fala osób, które uciekały przed właśnie działaniami wojennymi, żeby ocalić siebie, ocalić swoje dzieci, bo dobytku praktycznie nikt nie miał ze sobą, bo to, co nieśli ze sobą, to były tylko małe reklamówki. Wtedy ta myśl się narodziła. Było to jakimś szokiem, że w naszych czasach, w kraju, który jest właściwie za naszą granicą, dzieją się takie rzeczy. Trudno było sobie jakoś to poukładać w głowie. Myśmy błyskawicznie zorganizowali w trybie zdalnym radę parafialną. Pamiętam, to była sobota po południe. Podjęliśmy szybko dwie uchwały o dostosowaniu pomieszczeń naszych parafialnych do potrzeb noclegowni. A druga uchwała to było zorganizowanie zbiórki wśród parafian na ten cel. Ruszyliśmy wspólnie do pracy, zbieraliśmy też nie tylko pieniądze, ale i dary rzeczowe od naszych parafian i muszę powiedzieć, że do dzisiaj jestem dumny z tego odzewu i z tego, jak w takiej sytuacji kryzysowej ludzie zaczęli działać razem, ponad wszelkimi podziałami, ponad wszelkimi jakimiś trudnościami, które mamy na co dzień, zaczęli się mobilizować, żeby coś stworzyć. I tak stworzyliśmy centrum noclegowe działające przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie, tutaj na Grodzkiej w samym centrum. A czy na początku pomoc pomagała przede wszystkim w tym, żeby te osoby miały gdzie spać, żeby miały co jeść, pomoc związana też z zabezpieczeniem takich podstawowych rzeczy typu ubrania, środki higieniczne, dlatego że najczęściej te osoby po prostu wyjeżdżały tak, jak stały. Kwestie medyczne, na przykład pomocy w transporcie, w dostaniu się do lekarza, w tłumaczeniu, to też nie było proste, dlatego że te osoby wymagały towarzyszenia do lekarza, żeby lekarz mógł w pełni zrozumieć, jaka jest też potrzeba, czy jaka jest choroba. Też pomoc po prostu finansowa, gotówkowa, także można powiedzieć pełen zakres tego, żeby te osoby czuły się zaopiekowane i bezpiecznie. Pierwsza faza pomocy, która była udzielana w naszym ośrodku, w naszym centrum, to była pomoc gotówkowa, finansowa. Opieraliśmy się głównie na finansach, na środkach finansowych udzielanych przez UNHCR, później także przez organizację LWF Polska. I to była pomoc typowo dla uchodźców, czyli dla osób, które uciekały przed wojną z Ukrainy. Zaczęliśmy pracować w ten sposób 8 czerwca i aż do połowy listopada obsłużyliśmy w ten sposób, udzieliliśmy pomocy ponad 8 tysiącom ludzi z Ukrainy. Mieliśmy do dyspozycji pokoje gościnne na parafii, salkę parafialną i małe mieszkanko, które wcześniej było wynajmowane na studio fotograficzne. Momentalnie podjęliśmy decyzję, że zapełniamy osobami, natomiast na początku planowaliśmy tylko matkę z dwójką dzieci. Okazało się, że z tej matki z dwójką dzieci zrobiło się 11 osób i zaczął być problem. Natomiast cała, w cudzysłowie, atrakcja polegała na tym, że trzeba było te pomieszczenia dostosować. I teraz jak takie flesze przebiegają mi wspomnienia, że bardzo dużo ludzi przyjeżdżało o każdej porze dnia i nocy pomagać. Ktoś przyjechał z nową mikrofalówką, ktoś przywiózł jakiś mebel, skręcaliśmy. W zasadzie 24 godziny na dobę to tutaj się działo i to jest niesamowite, jak ludzie spięli się w tym pomaganiu i jak wiele serca temu oddali. Nigdy bym nie przypuszczała, że przyjmiemy pod swój dach tyle obcych osób, tak spontanicznie, nie wiedząc, kto to jest i kto do nas przyjeżdża, nie znając tych osób.
Praktycznie od momentu wybuchu wojny, gdy widzieliśmy, co dzieje się na granicach i ile osób przybywa do naszego kraju, rozpoczęły się jakieś telefony poszukiwania wolnych miejsc przy różnych parafiach, gdzie można by było umieścić naszych gości z Ukrainy. I postanowiłem wtedy nagrać taki filmik na Facebooka parafialnego z prośbą, z apelem, z zapytaniem też, czy parafianie pomogą, bo ustaliliśmy sobie, że jedna rodzina nam, chcemy pomóc na przykład jednej rodzinie, parafianie będą się składali co miesiąc po 10 zł, tych rodzin mamy trochę, więc ta suma by zabezpieczyła tę rodzinę. No i później ruszyła już lawina osób, które zaoferowały nam mieszkania, ktoś zaoferował meble, ktoś zaoferował ubrania, transport. Także z jednej rodziny w sumie zrobiło się tego wiele rodzin i przewinęło się przez nasz ośrodek do tej pory ponad 100 osób, a 72 zostały do tej chwili. Ale spotkaliśmy się też z takim ogromnym Bożym błogosławieństwem i zaopatrzeniem z góry. Pan Bóg otworzył serca niesamowitej ilości osób, że z tych drobnych środków, które chcieliśmy zebrać na utrzymanie jednej rodziny, nagle okazało się, że możemy utrzymać ich 20-30, ponieważ pieniądze naprawdę popłynęły niesamowitym strumieniem. Stąd wiedzieliśmy, że Pan Bóg daje zabezpieczenie i no, nie zostaniemy z tą sytuacją sami. Największy problem był językowy, bo ciężko, nie wiedziałam, jak mówić po polsku, nie wszystko rozumiała i to było naprawdę bardzo ciężko. Początkowy problem, myślę, że bariera językowa. Osoby, które bardzo zaangażowały się w parafii, jeżeli chodzi o pomoc, były to młodsze osoby, które nie uczyły się nigdy języka rosyjskiego, ukraińskiego. I opanowały wyłącznie językiem angielskim, polskim bądź niemieckim. My, kiedy przyjechali w Polsce, jakichś takich dużych problem nie było, потому что pan Andrzej nam przedstawił jego женщину, która u nich pracuje тут в парафии, и она нам помогла сделать и в ЗУСе, и в УЖОНДе все документы. То есть она нас просто приводила и говорила, что, куда. То есть вот таких каких-то проблем, барьеров у нас не было. Ну, конечно, мы приехали, то ничего не знали, куда пойти, где что находится. Ну, вообще, как на новом месте. Нам все показали, рассказали. Пани Барбара... жена ксёндза нашего, то повела нас, сразу записала в осрёдок здоровья. А пани Моника записала внучку в садик и Ксению в школу. Показали нам всё и самые близкие магазины, где мы можем купить. И даже на первое время дали денег. Если мы что-то nie wzięli z sobą domu, my mogli здесь dokupić. Jeśli chodzi o pomoc, to jednym z największych problemów na początku było przełamanie takiej bariery, która po prostu chyba była w tych osobach, to znaczy takiego poczucia, że naraz z osoby, która pracowała, przecież to były osoby, które miały firmy na Ukrainie, które miały swoje domy, naraz trafiają do kraju, w którym nie mają nic. Więc no, takiego naturalnego oporu i to wymagało też pewnej delikatności, żeby pomagać w sposób, który też nie uraża tych ludzi, który nie stawia ich w sytuacji jakiegoś poniżenia, ale rzeczywiście jest pomocą. Także to była jedna z takich barier, która wymagała przełamania. No, także to był jeden z większych problemów, z którym się tutaj borykaliśmy. No nie da się pomóc wszystkim, bo też nie ma chyba takich pieniędzy, które by pozwoliły na to, żeby pomóc wszystkim. I od czasu do czasu nasi pracownicy muszą się zmierzyć właśnie z tym, że przyjdzie ktoś, do kogo ta pomoc jakby no nie dotrze, bo są bardziej potrzebujący. To jakby staramy się oczywiście pokierować się do innego ośrodka, udzielić innej pomocy, zaproponować inną formę wsparcia. Więc to są trudne sytuacje, przeżyliśmy je i myślę, że one się też będą powtarzać gdzieś,
Natomiast jakby staramy się cały czas wychodzić ludziom naprzeciw i jeśli nie w ten sposób, to w jakiś inny pomagać. Obecnie na terenie parafii przebywa 13 osób, przy czym, tak jak powiedziałem wcześniej, te osoby w różnym stopniu wymagają dzisiaj wsparcia parafii. Teraz sytuacja rodzin jest, tak można powiedzieć, ustabilizowana. Osoby, które nie pracują online w Ukrainie, nie mają takiej możliwości, podjęły pracę w Polsce. Wszystkie dzieci chodzą do szkół, do przedszkoli, chodzą nawet na zajęcia pozalekcyjne, zaaklimatyzowały się tutaj. Osoby, które właśnie są przy naszej parafii, stworzyły między sobą świetną społeczność. Zbór zareagował entuzjastycznie na decyzję Rady Parafialnej o utworzeniu centrum noclegowego w naszej parafii. Nie będę kłamał i powiem zupełnie szczerze, nie było żadnego głosu sprzeciwu. Żadnego głosu nawołującego do tego, żebyśmy się gdzieś zatrzymali czy zwolnili w tym niesieniu pomocy, a wręcz przeciwnie, była zachęta do jeszcze większego zaangażowania, które myśmy musieli trochę studzić, znając swoje możliwości i mając gdzieś świadomość tego, że parafia jako społeczność ludzi nie może się też przegrzać w tej pomocy, bo też spodziewaliśmy się, że będzie to długofalowa pomoc. To było coś pięknego. To było takie niesienie tej miłości Chrystusowej bardzo praktycznie w codzienność ludzi. Praktycznie wszyscy tutaj chcieli w jakiś sposób pomagać i myślę, że to był też taki, może to źle zabrzmi, ale taki czas takiego wspólnego celu, który sprawił, że wielu parafian naprawdę poczuło się potrzebnych bardziej może i też potrafiło się w tym odnaleźć. Jeśli chodzi o pomoc tutaj na parafii, to oczywiście była to pomoc z jednej strony spontaniczna, tak? To znaczy wiele osób chciało pomagać, deklarowało swoją pomoc. Natomiast od samego początku staraliśmy się jakby ukierunkowywać tę pomoc. To znaczy najpierw robiliśmy listę potrzeb, a potem według listy potrzeb zbieraliśmy zapotrzebowanie. Pamiętam nabożeństwo 27 lutego, czyli zaraz po 24. Jakoś tak się stało, że bardzo dużo ludzi przyszło do kościoła, mimo tego, że jeszcze w zasadzie był ten czas pandemii i wszyscy byli tak troszeczkę zdystansowani. Kościół był naprawdę pełny i kiedy na koniec nabożeństwa poprosiłem, żeby ci wszyscy, którzy chcą w jakikolwiek sposób pomóc, żeby zostali, to nikt nie wyszedł. Do dzisiaj, kiedy o tym myślę, to jestem bardzo wzruszony i dumny z naszej społeczności, że tutaj nie trzeba było żadnych procedur, nie trzeba było żadnych wielkich planów, założeń. Ci ludzie po prostu zostali. Dzwoniło do mnie bardzo dużo osób w tym czasie. Nawet założyłam sobie specjalny kajet, w którym miałam te wszystkie propozycje pogrupowane tematycznie. Kto jest w stanie przygotować jakąś pościel, kto może załatwić ubranie, kto jest w posiadaniu jakiejś szafy czy komody. Myślę, że wszyscy wtedy byli bardzo zmęczeni, ale nikt na to nie patrzył. To był jakiś taki pomocowy amok. Myśmy działali zupełnie nieprzewidywalnie. To znaczy się ta chęć pomocy, ta miłość okazywana drugiemu człowiekowi zwyciężała. W akcję pomocy, no, dzięki właśnie mediom społecznościowym, w akcję pomocy w naszej parafii włączyli się nie tylko nasi parafianie, włączyli się parafianie też z innych parafii ewangelickich, ale też i z innych kościołów. Także tak bardzo ekumenicznie pomagamy. Mamy bardzo wiele osób, które pomagają z kościoła rzymskokatolickiego. Mamy osoby, które to są Polacy, którzy mieszkają gdzieś za granicą. Nawet nie wiedzieliśmy, że jesteśmy gdzieś w Australii, czy w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych słuchani.
to się okazało, że tam serca ludzi zostały też poruszone i wszyscy włączyli się w tą naszą akcję mocno. Aktualnie organizujemy w naszym centrum spotkania różnego rodzaju dla wszystkich grup tak naprawdę wiekowych i jest to centrum integracyjne, czyli mogą tutaj przychodzić również uchodźcy, ale i Polacy. W naszym Centrum Społeczności Polsko-Ukraińskiej organizujemy różnego rodzaju też eventy albo spotkania takie tematyczne. I przykładowo robiliśmy zajęcia, kiedy w czasie Adwentu tworzyliśmy właśnie adwentowe wieńce i z Polakami, z Ukraińcami chcemy też trochę przekazać tej naszej polskiej kultury, wymienić się doświadczeniami, jak to wygląda w Ukrainie, jak w Polsce. I właśnie przygotowywaliśmy wspólnie takie wianki adwentowe, piekliśmy pierniki, ozdabialiśmy je i były i kobiety, i dzieci. Często robimy takie rodzinne spotkania i w ramach tego unijnego projektu, dzięki któremu możemy zrobić te super rzeczy naprawdę dzięki temu finansowaniu, odbyły się też u nas duże, wielkie spotkania dla uchodźców świąteczne. Odbyły się dwie wigilie, w których uczestniczyło ponad 70 uchodźców na każdym tym spotkaniu. I za nami już wczoraj odbyła się pierwsza Wielkanoc w kwietniu, chyba jeszcze z tego projektu na pewno jeszcze jedna, także bardzo duże spotkanie na 70 osób z Ukrainy, także my się bardzo cieszymy, że możemy to zrobić, bo wtedy dużo osób korzysta z tego wsparcia, otrzymują prezenty w postaci produktów spożywczych, które mogą wykorzystać na swoją własną Wielkanoc czy Święta Bożego Narodzenia wcześniej, które jak wiadomo w ich kalendarzu są troszkę później niż nasze, więc na pewno te rzeczy się im przydadzą. Niesamowitą sprawą dla mnie jako duszpasterza było to, że praktycznie nie pytaliśmy, jakiego są nasi goście wyznania, chociaż no, można było się łatwo domyślić, ale jakoś tak automatycznie, naturalnie dołączyli do naszej społeczności, do naszych nabożeństw. Te nabożeństwa tłumaczyliśmy na język ukraiński, zresztą do dzisiaj drukujemy teksty biblijne po ukraińsku. I tak samo dzieci dołączyły na szkółkę niedzielną, dziewczyny ze szkółki niedzielnej stawały dosłownie na głowie, żeby tłumaczyć piosenki na język ukraiński. I jakoś to wszystko zaczęło działać, jakoś tak staliśmy się jedną dużą rodziną tutaj na parafii i to było piękne, jest nadal. Nasi goście uczestniczyli nie tylko w nabożeństwach, które miały miejsce w niedzielę, ale zabieraliśmy je też na wszystkie inne aktywności, które proponowała parafia swoim parafianom, a mianowicie na wycieczki, różne formy integracji. Dzieci chodzą na warsztaty razem, warsztaty, na których spotykają się dzieci polskie i ukraińskie, które są prowadzone przez osobę z Ukrainy. Także staramy się integrować, staramy się być razem i poznawać siebie lepiej po prostu, żeby się lepiej rozumieć, żeby się bardziej kochać.
Naszą podstawową formą pomocy była pomoc przede wszystkim ta materialna, czyli zabezpieczenie domu, żywności, później znalezienie pracy i pozostałych rzeczy. Natomiast w momencie, w którym pojawiła się u nas nasza pani tłumacz Natalia, to było praktycznie 3 tygodnie od wybuchu wojny, od razu chcieliśmy ją też wykorzystać i przynieść również pomoc duchową. Inaczej niż w formie nabożeństwowej nie byliśmy w stanie jeszcze tego zrobić, przeprowadzać z każdym rozmowy, dlatego że budowaliśmy ten nasz ośrodek i cały czas nowe mieszkania otrzymywaliśmy, trzeba było je wyposażać, remontować i tak dalej, więc taka pomoc indywidualna jeszcze nie była nam dana i nie była możliwa, natomiast wszyscy zaczęli przychodzić na nabożeństwa. Szybko zakupiliśmy, pierwsze nabożeństwa to w ogóle były tłumaczone symultanicznie, czyli ja coś mówiłem, zdanie Natalia tłumaczyła na ukraiński. Później przyjechały również panie, które są psychologami i była niesiona ta pomoc, też duchowa, ale już przez konkretne, wyspecjalizowane osoby. Cały czas nasza grupa bierze udział w naszych nabożeństwach, pomimo tego, że należą do kościołów prawosławnego, rzymskokatolickiego albo innych protestanckich, ale większość z nich praktycznie co niedzielę pojawia się u nas na nabożeństwach i bierze udział w tym życiu religijnym, które my prowadzimy tu w parafii. Część z tych osób, które przyjechały tutaj z Ukrainy, no funkcjonuje jako nasi parafianie, chociaż nie są w naszej parafii, nie są wpisani, nie są oficjalnie wykazywani w rejestrach, natomiast myślę, że dobrze się tutaj czują i też nasi parafianie traktują ich po prostu jako normalnych członków naszej parafii. Мне понравилось, что тут какие-то праздники у них, это с песнями, это интересно, какие-то истории. Если приходят с детками, то деток увлекают как-то. То есть это время для меня это как такой, ну, собраться, увидеть кого-то, встретиться, послушать. Когда вернусь на Украину, я, наверное, бы скорее всего пошла, потому что мне это интересно, как происходит в костёл евангелистский. У нас, я знаю, что в Харькове есть такой костёл, чтобы посмотреть, ну, может, разницу какую-то прочувствовать, как тут, как там у нас, как происходит. Pomaganie daje mi siłę. Pomaganie też umacnia moją wiarę. Bo jak widzę ze strony innych wdzięczność, ale też jak widzę sens moich działań, bo pomaganie też musi być przemyślane, to ja w tym momencie, może to jest dziwne, ale odkrywam wiarę w ludzi, odkrywam wiarę w Boga, odkrywam to, że w trudnym czasie może być po prostu dobrze. No, pomaganie jest na pewno dla mnie niezwykle satysfakcjonujące, że ja mogę zrobić coś dla kogoś. Jest to dla mnie taka forma po prostu też na to, żeby no życie było po coś, tak, żeby miało sens. To jest, jak ja mogę coś zrobić, to dlaczego nie? Więc kiedy tylko wojna się zaczęła, to my tutaj dosłownie w kilka dni po 24 przerobiliśmy pokoje, które były gabinetami dla pracowników, na pokoje mieszkalne, żeby przyjąć tutaj ludzi. Także moje serce jest otwarte i jakby jak tylko mogę pomóc, to robię. Angażuję się na 100% i mi to daje po prostu wielką radość i satysfakcję. Jeżeli chodzi o samą pomoc Ukrainie, ja sam zacząłem pomagać, ponieważ uważałem, że trzeba. Że chciałbym, żeby ktoś mi kiedyś takiej pomocy udzielił i nie oczekiwałem niczego w zamian. Gdzie okazało się, że sama Ukraina przyjeżdżając do nas, pomaga również nam. Pomaga nam jako członkom parafii scalać nas nieco, bo przez zebranie się ludzi chętnych do pomocy pokazała, że możemy znowu być grupą. Zwłaszcza po tak trudnym okresie, jakim była pandemia i rozdzieleniu wszystkich, było to pierwsze zdarzenie, gdzie wszyscy spontanicznie, ale mogli się zebrać i znowu zobaczyć, że w grupie lepiej. Меня удивило, что
Может, это нам так повезло, что с первого дня нам попадались очень добрые, открытые люди. Мы не слышали ни хамства, нас никто не обидел за это за все время. И я иногда думала, смогла бы я так сделать, вот если бы в нашу страну приехали чужие люди, и мне бы надо было им помогать. Потому что это должны быть большой души люди. Я думаю, не каждый так сможет. Z jednej strony czuliśmy obowiązek jako wspólnota zatroszczyć się o ludzi, którzy są w potrzebie, a z drugiej strony czuliśmy niezgodę na wojnę, czuliśmy złość na to, co się dzieje. I ta mikstura emocji powodowała, że nie czuliśmy zmęczenia, nie zastanawialiśmy się, czy warto, nie warto, na pewno warto. Trzeba pomagać innym i nie było to dla nas uciążliwe jako dla wspólnoty. Muszę powiedzieć, że byłem dumny jako duszpasterz z naszej społeczności, że w tak trudnym momencie dla wszystkich nastąpił sprawdzian tego, o czym słuchamy, tej czynnej miłości. Czy ja rzeczywiście złożę to świadectwo, czy będę stał z boku i biernie się przyglądał. Tak się nie stało. Wszyscy ruszyli, zadziałali sercem, podali rzeczywiście pomocną dłoń, ten biblijny chleb na ręce tym, którzy go rzeczywiście potrzebowali w tym czasie. Ця ситуація, яка у нас склалась, вона відкрила нас як людей. І багато я навіть не сподівалась отримати таку допомогу від сторонніх людей, яким не все одно, і які, як родина, от пані Мавгоща, Марчин, вони настільки уважні до нас, вони піклуються, вони інтересуються зручно, вони нам показали, що можна розраховувати на сторонніх людей, що це для них це важливо. І коли ти дивишся, що тобі допомагають так відкрито, так з душою, то і от мені теж це подобається, коли ти щось даєш комусь, це тобі теж може повернутись. І стає більше щасливих людей поруч з тобою. Тобі краще, ти потрібен. І інколи люди себе в такій ситуації складної можуть потеряти. А ти, коли ти щось робиш для людей, які поруч, ти знаєш, хто ти. Ти знаєш, що тобі робити далі. І ця допомога, яку ми наразі отримуємо, вона безцінна. Я дуже вдячна, я все життя буду молитись за тих людей, хто поруч, хто протягнув мені цю руку, просто витягнув з того жаху, звідки ми приїхали. Wiele osób zadawało nam pytanie, dlaczego pomagamy. Po pierwsze, myślę, że to jest taki odruch płynący nie tylko z chrześcijańskiego serca, ale w ogóle z serca człowieka, że chciałbym, żeby w momencie, w którym coś takiego złego by się działo w naszym państwie, nie daj Panie Boże, nasze kobiety, nasze dzieci znalazły podobne zabezpieczenie, pomoc gdzie indziej, tam, gdzie by musiały uciekać ewentualnie. To jest pierwsza rzecz. Więc robimy coś, co może kiedyś się nam zwrócić, oby się tylko w historii tak nie zadziało, ale gdzieś to z tyłu głowy też było. Druga rzecz, i myślę, że to tak bardziej teologicznie bym do tego podszedł, bo też nad tym się zastanawiałem, że nasze narody wcale nie żyły w takiej jakiejś wielkiej, ogromnej miłości i to są zażyłości zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, jakieś żale i konkretne też historie jakby można tutaj wspomnieć, jeśli chodzi o Polaków, rzeź wołyńską. Że może Pan Bóg po tych latach ciężkich i trudnych w naszej historii chciał, abyśmy przepracowali takie pojednanie na zupełnie innym poziomie, na zupełnie innym, w zupełnie innych relacjach, zapomnieć o tym, co było w historii, a pomóc tym ludziom, którzy dzisiaj z tamtą historią nic już nie mieli wspólnego,
po to, żeby zbudować coś lepszego w Europie na przyszłość. I myślę, że jeżeli ten cel osiągniemy, jeżeli ci, których przyjęliśmy, będą wspominać to jako coś dobrego i żyć z nami jako z braćmi, siostrami, tak jak żyjemy teraz, to myślę, że coś dobrego dla wspólnoty europejskiej, dla tej części Europy na pewno wypracujemy. Myślę, że to jest świetna lekcja dla naszych dzieci też. One patrzą na to, co my robimy. Sytuacja bardzo ekstremalna i praktycznie nasze dzieci też obserwują to z ciekawością. Dla nich też wojna jest jakąś czystą abstrakcją, coś, co widzą w kinie, na Netflixie, a tutaj widzą ludzi, którzy są dotknięci rzeczywistością wojenną i patrzą na nas, jak my rodzice w tej sytuacji zachowujemy się. I myślę, że chyba się nas nie wstydzą. Wydawało nam się, że żyjemy w spokojnej Europie. Bardzo się pomyliliśmy. Wydawało się nam, że wojsko nie jest nam potrzebne. Też się bardzo pomyliliśmy. Ale wiemy, że w tym kraju żyją ludzie, dla których hasło pomagamy jest hasłem do zrywu, do natychmiastowego działania. I nie zważają tutaj, nie rachują, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, czy mamy pieniądze, czy nie mamy, ale mamy chęci. Wydaje mi się, że może to jest banalne, bo to już wszyscy powtarzali, że jak pomagamy, to stajemy się lepsi. Ale chyba coś w tym jest. Gdyby mi ktoś powiedział, że będę opiekować się około 70 ludzi, kobiet, dzieci, osób starszych, że będę rozwiązywać ich problemy codzienne, że będę uczestniczyć w ich prywatnym życiu, znać ich potrzeby, ich sprawy prywatne, to nigdy bym nie uwierzyła. Kiedy zaczęliśmy od jednej rodziny, myśleliśmy, że wystarczy dać mieszkanie, klucz do mieszkania i oni sobie dalej poradzą. Ale to tak nie jest, bo człowiek wyrwany, można powiedzieć w cudzysłowie, w nocy, w środku nocy, uciekający przed zagrożeniem, zjawia się na innym terytorium i jest jak dziecko we mgle. Trzeba wszystko mu pokazać, trzeba mu to życie jakoś oswoić, żeby poczuł się chociaż trochę bezpiecznie, chociaż trochę pewnie, żeby poczuł, że ktoś nad nim czuwa, żeby poczuł się chciany w tym miejscu w ogóle, bo wtargnął trochę, można powiedzieć, nawet nieproszony, prawda? I teraz można powiedzieć, że moje życie powiększyło się o 70 nowych znajomości, że jakby taka druga rodzina powstała, bo oni dla siebie są rodziną, my jesteśmy dla nich rodziną, bardzo dużo o sobie wiemy, budujemy takie niecodzienne relacje, odnajdujemy się w bardzo różnych sytuacjach i to, czego pragnę za wszelką cenę, to nie oceniać nikogo. Pomaganie, ja bym powiedział, tak, przynosi też taką radość, kiedy okazuje się, że to, co dziś wydawało się takim beznadzieją, tak, czy, no, z perspektywy czasu, kiedy widzimy, że na przykład ta pomoc, nie wiem, rozmowa, jakieś wsparcie takie finansowe czy inne sprawiło, że człowiek stanął na nogi i dziś, no, dzięki temu funkcjonuje, żyje, no i może budować swoje bezpieczeństwo. Tak samo w pomaganiu dla uchodźców. No fajnie jest widzieć, kiedy te osoby dzięki naszemu drobnemu wsparciu zaczynają powoli sobie tutaj radzić. Pomoc jest trudna. Przyjmowanie ludzi, którzy uciekają przed wojną, jest trudne, bo trzeba pomagać różnym ludziom. Oni mogą być wdzięczni albo niewdzięczni. Oni mogą być bardziej kulturalni lub mniej kulturalni. Oni mogą mieć różne doświadczenia swoje życiowe. I tak jak różnorodne jest nasze społeczeństwo, tak różnorodne jest każde inne społeczeństwo. No ale jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pomagać każdemu, żeby nieść pomoc każdemu i nie rozsądzać według własnego uznania, że ten bardziej zasługuje niż ta, albo tamta bardziej niż tamta.
Na czym polega trudność pomagania? Przede wszystkim na tym, że spotykamy problem drugiego człowieka i o ile mamy zasób, by ten problem pomóc rozwiązać, no to to jest, można powiedzieć, takie fajna część pomagania. Natomiast problemem pomagania jest to, kiedy widzimy problem drugiego człowieka i czujemy się tak samo bezsilni jak on. A z drugiej strony najtrudniejsze, i chyba tego nigdy nie powinniśmy robić, to po prostu odsunąć od siebie problem, czyli odsunąć człowieka. Pomagając, wchodzimy trochę w problemy drugiego człowieka, a to nie jest łatwe. Tak zwyczajnie po prostu. Czy pomaganie bywa trudne? Oczywiście, że bywa, zwłaszcza jeżeli jest długofalowe. Mówimy o sytuacji, która trwa w Polsce ponad rok i prawdopodobnie no, nie skończy się za chwilę, za miesiąc, czy nie wiem. Bywa trudno, bywa męczące, bywa takie bardzo obciążające psychicznie, bo to są sytuacje no, niezwykle trudne. Ja pracuję z tymi ludźmi na co dzień właśnie ponad rok i słyszałam mnóstwo historii, przerażających historii, które były faktem i rzeczywistością tych ludzi. Słyszałam o tym, no, ludzie opowiadali po prostu, w jaki sposób dostawali się do Polski. I to były straszne historie. Stanie w pociągu, w którym jest tysiące osób, dzieci, po kilkanaście godzin, z brakiem pójścia do toalety, w pociągu, który był ostrzeliwany. No, straszne historie po prostu. I to na pewno wpływa na nas, na osoby pomagające, na mnie. Ale wiem, że kiedy mogę coś zrobić i kiedy mogę tym ludziom pomóc, poczuć się tutaj, przynajmniej, no, nie chcę powiedzieć, że jak w domu, bo to jest tymczasowa sytuacja, ale przynajmniej stworzyć im takie komfortowe warunki do przeżycia tutaj tego czasu, no to mi to daje radość. To ja się cieszę, że mogę to zrobić. A jak jestem już tak naprawdę bardzo, bardzo zmęczona, to ja po prostu biorę urlop. 2-3 tygodnie wyjeżdżam do jakiegoś ciepłego kraju, bo ja lubię, jak jest ciepło. I wtedy wiem, że jak jestem daleko, to nie mam wpływu na to, co się dzieje tutaj. I ja wtedy odpoczywam. I potem wracam z nową energią, z nową siłą do tego, co tutaj się dzieje, żeby pomagać dalej. Czy jesteśmy zmęczeni? Ja myślę, że zmęczeni jesteśmy wszyscy niepewnością tego, co dalej. Myślę, że nie ma tutaj zmęczenia, jeśli chodzi o chęć pomagania, bo to jest chyba część życia parafii, że jesteśmy nastawieni na pomoc drugiemu człowiekowi. Natomiast chyba jesteśmy trochę zmęczeni no, tym, że tak naprawdę nie wiadomo kompletnie, w jakim kierunku to pójdzie i jak się rozwinie konflikt. Taką niepewnością tego, czy jesteśmy gotowi, gdyby coś dalej się wydarzyło. Ale myślę, że tak, że w ogóle cały ten czas pomagania to są takie wzloty i upadki, też takie emocjonalne, czy po prostu fizycznie. Tak? Pierwsze miesiące, czy pierwszy, ja bym powiedział, taki miesiąc był niesamowicie wyczerpujący fizycznie i mentalnie, czy umysłowo. Natomiast teraz też się uczymy pomagać, bo przeszliśmy z tego trybu spontaniczności na tryb taki długofalowy i to też wymaga zupełnie innego podejścia. To, co ja dzisiaj widzę i obserwuję, to chyba taka potrzeba większej skupienia się na większej zaangażowania, na większą integracyjność tych osób, żeby te osoby rzeczywiście tam, gdzie są, mogły poczuć się, na ile jest to możliwe, no, tak jak u siebie w domu. А коли ми приїхали в Польщу, у мене була така особиста історія, я хочу її розповісти. Я думала, що мені робити. Було два варіанти для нашої родини. Поїхати до Іспанії на самоліті, на літаку, і залишитись в Польщі. І коли я навела такий порядок в мешканні, де ми мешкали, і я зайшла в кімнату, це була моя особиста кімната, я там, діти жили окремо. І
А у мене такі були думки, що робити. І я побачила на підлозі яскраву радугу. І я пам'ятаю, як я в дитинстві читала Біблію. І там було написано, що Господь спілкується з людьми таким чином, що це як зв'язок Бога і людей. Я зрозуміла, що мені треба залишитися. Що це те місце, де я можу щось зробити, що я можу бути корисною. І моїм дітям буде найкраще в Польщі. Я здивована, я дуже вдячна Богу за цей знак. Він багато мені дав.